Co zrobić, gdy firma zaczyna utykać, gdy przestajesz tracić nad nią kontrolę, masz coraz więcej klientów, coraz więcej roboty, wszystko było poukładane, ale zaczynasz czuć, że coś jest nie tak, rzeczy się nie dzieją tak szybko, jak się działy do tej pory, boisz się, że ktoś może się wysypać, a nie chciałbyś tego? O tym będzie właśnie ten odcinek. Jak sobie w tym poradzić i nie wątpić w swoje siły. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Pówta. się w zarządzaniu projektami, ale jestem też przedsiębiorcą. I ten odcinek będzie od przedsiębiorców dla przedsiębiorców i od konsultanta przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Chcę, żebyśmy się przyjrzeli takim, takiemu tematowi, gdy Masz dobre obroty, sytuacja jest niewła, klientów jest coraz więcej, okazuje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale coś, co miałeś poukładane do tej pory, nagle przestaje się sprawdzać, zaczyna trzeszczeć i zaczyna się trochę obawiać, kurczę, co w tym wrobić. Część osób w tym momencie zaczyna się zastanawiać, że być może coś z nimi jest nie tak. O rany, nie dam rady, coś musiałem zrobić nie tak. O rany ratunku. Być może ja się nie nadaję do bycia przedsiębiorcą. To dotyczy osób, które są ekspertami w jakiejś branży, nie czują się jeszcze do końca pewnie w prowadzeniu w prowadzeniu firmy i nie mają więcej takiego podejścia w bo tak może być. I większość ludzi ma taką, ma taką sytuację. I wiadomość od razu dla was wszystkich: jeżeli równą obroty jest w pracy coraz więcej i zaczyna coś trzeszczeć i działać nie tak, to znaczy, że wchodzisz na wyższy poziom. I to wejście na wyższy poziom oznacza poukładanie sobie tej pracy w trochę inny sposób. Jeżeli na przykład zatrudniałeś dwie osoby, teraz zatrudniasz cztery, no to jest wzrost spory firmy. Trzeba to jakoś, jako, jakoś ogarnąć. Jeżeli się okazuje, że Twoje pomysły wypaliły i nagle się w tej pracy wpada coraz więcej i za tym idą pieniądze, to to jest dobry objaw i to jest naturalny objaw. Rośniemy. Musi trochę potelepać, bo chcemy wejść na wyższą prędkość. I to porównując do jakichś lotniczych tematów, to tak jak lecisz dwupłatowcem, nagle chcesz przyspieszyć do mega ogromnej prędkości i w pewnym momencie ten ta cała konstrukcja, która była niewła do pewnego poziomu i fajnie funkcjonowała, super się tym latało, przy przekraczaniu pewnych prędkości i obciążeń, nagle zaczyna wszystko kolebać. I teraz zabawa polega na tym, że czasem trzeba sobie ten dwupłatowiec przebudować na coś szybszego. I to jest właśnie ten moment, więc jeżeli kafa idzie w górę i zaczyna kolebać, to jest dobry moment, wchodzimy poziom wyżej, spróbujmy sobie to poukładać. I takie trzy kroki, które zawsze się sprawdzają, chcę Ci, chcę Ci pokazać. Do nagrania tego odcinka, inspiracją do tego odcinka była współpraca z jednym z zespołów, z którym skończyliśmy właśnie taką pracę, gdzie układaliśmy pracę na projektach. Firma świetna, super, super zespołem, podejściem naprawdę ze świetną, ze świetną atmosferą i to czego potrzebowali to właśnie ułożenie sobie jak my możemy pracować, żeby jeszcze więcej rzeczy robić, bo coś się okazało, że zaczynają się nam mieszać te wszystkie, te wszystkie tematy. No i teraz tak, a to jest dobry moment, żeby przypomnieć o subskrypcji, że jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to kliknij subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić, bo na tym kanale znajdziesz sporo materiałów odnośnie zarządzania, zarządzania projektami, no i dla przedsiębiorców będzie pewnie coraz więcej tematów, więc to jest moment na zasubskrybowanie, a jak już subskrybujesz, to chciałem Ci za to serdecznie podziękować i być może to jest moment, żeby się zastanowić nad kimś, kto mógłby skorzystać z tego kanału, podesłać mu informację, słuchaj, posłuchaj, kapówka w miarę mądrze Mówi. To to jest ten moment, możecie pomyśleć, wysłać link do kanału, a my przechodzimy sobie do tematu, do kroku numer jeden. Jak ogarnąć sytuację, w której zaczyna się, masz poczucie, że się rozjeżdża? Dziel i rządź. Stara wafada, która nieźle się wprawda w polityce, do zarządzania imperiami, całkiem nieźle wprawdzi się też w przypadku firmy. Zabawa polega na tym, że trzeba sobie zacząć nazywać. To, nad czym pracujesz. Dużo osób mówi, a szczególnie przedsiębiorcy, słuchaj, ja nie chcę teorii, ja chcę praktykę, nie? Daj mi praktykę, teoria nie jest potrzebna. A okazuje się, że teoria zażądania nie jest taka głupia. Bo pewne rzeczy zostały już opisane, wymyślone i nazwane. Jeżeli zaczniesz nazywać coś, że to są projekty, to są działania operacyjne, to są procesy, to są zadania, zaczynasz porządkować rzeczywistość i jeżeli zaczynamy to odpowiednio nazywać, to okazuje się, że na projekty wymyślono pewien sposób, na pracę na procesach też wymyślono pewien sposób, na zarządzanie zespołem, też wymyślono pewne konkretne sposoby. Firma do pewnego momentu dzieje się, bo się musi, musi dziać, od pewnego momentu na pewnym poziomie dojrzałości. Potrzebujemy przyjąć pewną strukturę i zacząć sobie nazywać rzeczy takie, jakimi one są. Jedną z tych rzeczy, którą na pewno się dzieje w każdej firmie, to są projekty. To nie jest tak, że projekty są tylko i wyłącznie dla zarezerwowane dla wielkich korporacji. Robicie projekty na co dzień, tylko po prostu tak się nie nazywamy. Nie, nie nazywamy. Po prostu to są badania, jakieś wprawy, tematy, tak y itd. Warządanie tematami, nie wiem, czy istnieje taki kierunek akademicki pewnie tak, natomiast warządanie projektami już tak. Teraz jedną z rzeczy, którą warto sobie wyrobić w pierwszym kroku, podzielić sobie tą całą rzeczywistość, na której pracujesz, pod kątem dwóch rzeczy. Na takiej macierzy czteropolowej, gdzie na jednej osi będziemy mieć rzeczy unikalność. Od rzeczy, które są totalnie unikalne, od, od takich rzeczy, które są w ogóle nieunikalne, są powtarzalne. Robimy to od zawsze, na przykład fakturowanie albo wysyłanie maili do klienta z przypomnieniem, z przypomnieniem o adresie itd. Tak tak Wszelakie rzeczy, które Ok, wiemy dokładnie jak robić po takie, które są totalnie unikalne. W życiu tego nie robiliśmy. Na przykład chcemy odpalić nowy kanał sprzedaży albo mamy jakiś inny pomysł w ramach, w ramach firmy. Słuchajcie, to wejdźmy w końcu w reklamę, w reklamę online, zobaczmy jak to się dzieje. Poziom unikalności będzie dosyć wysoki. A druga oś tej naszej macierzy to jest ryzyko. Od rzeczy takich mało ryzykownych do rzeczy bardzo ryzykownych, czyli OK, dobra, w porządku, słuchaj, to odpal sobie tam jakąś małą kampanię na Facebooku. Ona jest unikalna, ale ryzyko jest małe, wrzucasz tam powiedzmy 2000 nie nieznaczna kwota w ramach, w ramach obrotów niech sobie tam będzie jak się wywróci, nic się nie zadzieje, eksperymentujemy. Po opcje, słuchaj, wdrażamy system klerem, na którym, na który chcemy przenieść wszystkich naszych klientów i pracę z klientami. Nie robiliśmy tego, bo do tej pory działaliśmy w jakiś sposób na Excelu, na mailach, w jakiś ograniczony sposób. Więc ryzyko jest duże, bo jak to się wysypie, to stracimy relacje z naszymi klientami. Unikalność też będzie duża, bo yy, pracujemy nad czymś, czego nigdy nie robiliśmy. Włożony, włożony temat. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą warto sobie zrobić, żeby by ocenić, czym się będziemy zajmować. I teraz każdy z tych elementów na tej macierzy będzie działał trochę inaczej. Rzeczy, które są, są z małym ryzykiem i są mało unikalne, czyli takie powtarzalne, to trzeba oprocesować, wrzucić tam protlefy, zdelegować na ludzi i na zadania, bo tam nic nowego się, no, nowego się nie wymyśli. Rzeczy, które są, które są w jakiś sposób unikalne, to będą nasze projekty, i tutaj warto zastosować jakieś podejście projektowe do tych, które są mało ryzykowne, raczej będziemy podchodzić na poziomie harmonogramu. Te, które są bardziej ryzykowne, warto poświęcić tam trochę więcej energii, rozpisać je we właściwy sposób, bo tam może się czaić dużo różnych tematów i to są wszelakie takie inwestacyjne tematy. Spore, spore rzeczy wchodzenie na nowe, na nowe rynki, coś, czego nie robiliście wcześniej. Jeszcze kategoria tych rzeczy, które mają duże ryzyko, a małą unikalność, chcesz mieć ustawione jakieś raportowanie, tego, co tam się dzieje, jak to funkcjonuje, żeby twój zespół mógł to ogarnąć. To jest taki pierwszy krok, żeby sobie podzielić tą rzeczywistość i wtedy wiesz na to zwracać uwagę, bo jedna z pułapek, w którą można wpaść, jest taka, że muszę. Minować całej rzeczywistości, sprawdzać całą rzeczywistość. Nie musisz, jak sobie to podzielisz, to jesteś w stanie, wiesz, na co chcesz zwracać uwagę bardziej, a to możesz zdelegować do zespołu. I to jest krok pierwszy. Warto sobie zrobić, ułożyć te wszystkie rzeczy, które się dzieją, ponazywać je we właściwy sposób i dobrać do tego właściwy sposób zarządzania. Kolejna rzecz to jest precyzowanie problemu. I to jest jeden z takich punktów, gdzie bardzo często. Wywracamy się jako właściciele, wywracamy się jako osoby zarządzające, bo mamy czuja, że trzeba pójść w jakąś stronę, ale nie do końca wiemy, jesteśmy w stanie powiedzieć o co nam chodzi, nie? To są właśnie te wszystkie nagłe natchnienia, prewesa, o, o których opowiadam. Wiesz, że w tamtym kierunku powinniśmy się rozwijać, wiesz, że to jest rynek, w którym jest mega szansa. Nawet nie jesteś w stanie. Pokazać w tryflach, uzasadnić dlaczego, po prostu to jest na nosa, na no czuję. No i teraz, jak zaczynasz to wrzucać do, do zespołu, to, to jest tak: u ciebie w głowie jest wizja, nie jest to poukładane do końca, dla zespołu też nie jest poukładane, i na koniec się nie rozumiemy, co mamy ogarnąć. No i tutaj wchodzi 12 pytań. Czyli moja metoda z dwunastoma pytaniami, jest tak, część z Was może pomyśleć, kapusta jesteś już nudny z tymi dwunastoma pytaniami, tak będę totalnie nudny, mogę Wam obiecać, że do końca trwania tego kanału będę mówił o dwunastu pytaniach, bo za każdym razem się przekonuję jak to dobra rzecz jest. Nie? Generalnie ja to końcu dostałem chyba, nie wymyśliłem tego samemu, bo jest, bo jest niesamowite, dlaczego? Dlatego, że bardzo szybko, jak masz te tematy podzielone sobie na tej macierzy i weźmiesz szczególnie te unikalne i wysokoryzykowne i zaczniesz doprecyzowywać je, tworzyć kartę projektu dla tego konkretnego e, tematu i odpowiadać sobie do pytania, dlaczego chcesz to zrobić? Po co chcesz to zrobić? Kogo trzeba zaangażować? Jakie są kryteria sukcesu? To bazując na tych czterech nagle w tej takiej mgły i rozchwiania, okazuje się, że jesteśmy w stanie wychwycić o co Tobie naprawdę chodzi, przekawać to do zespołu i zespół będzie w stanie to wykonać. To jest, to jest clue. I ta praca na tej jasności jest jedną z, takim, z takich rzeczy, która może Ci. Yy naprawdę zaoszczędzić sporo, sporo nerwów i energii i serdecznie polecam. Tym bardziej, że bardzo często się okazuje już na tym drugim pytaniu, po co to robimy, że w jeden cel wrzucasz kilka tematów, które chciałbyś ugrać. A to fajnie, to zróbmy, żeby marketing odpalić, to ten marketing powinien dla mnie zrobić większą sprzedaż, lepszą widoczność, zdjąć we mnie robotę i tak dalej. Jeżeli się okazuje, że w celach masz więcej niż dwa, to najprawdopodobniej to nie jest projekt, tylko odpalasz cały program, i do tego trzeba podejść inaczej niż jak do prostego zadania. I to jest mniej więcej odpowiedź, dlatego, dlaczego pewne rzeczy unikają, bo próbujesz zażądać nimi, na, jak to były zadania, a ty, ponieważ rośniesz jesteś coraz większy, masz coraz większe tematy, które wlecasz. Tylko ponieważ nie widać tego za bardzo, nie? bo to się rozwija, to dzieje się powoli. W pewnym momencie coś, co wcześniej było zadaniem, teraz coś, co ci się wydaje zadaniem, jest bardzo włożoną. Kobyłką i 12 pytań powoli ci worientować się, czy to jest mega duża kobyłka, czy trzeba robić to na mniejsze, jak do tego podejść. I znowu wracamy do tego punktu pierwszego. Warto pewne rzeczy nazywać tak, jak one zostały nazwane już w teorii warządzania, czyli badania, projekty, programy, bo dzięki temu wiesz, jak do tego podejść i jak, to, jak tym warządzać. Oto jest ten moment, że jeżeli Ci się podoba, to można zostawić, zostawić lajka, napisać też coś ciekawego w komentarzu, zawsze chętnie chętnie przyjmę. Feedback zawsze na propsie. Lajki, szczególnie, jestem ja jakoś, nie wiem, lubię, lubię lajki, tak, żebro lajki, robimy tak jak żebro w kryptie, wiecie o tym, jak najbardziej, jak najbardziej wstawiacie Albo możecie napisać też w komentarzu, to na tym szczególnie mi zależy. feedback wasz odnośnie filmów. No, jesteśmy na tym etapie, że ten kanał działa już trzeci rok praktycznie, cały czas idziemy jakoś do przodu, chciałbym jak najwięcej feedbacku wybrać od Was. Co się Wam podoba w filmach, co mogę poprawić, serdecznie zapraszam do komentowania i lajkowania. I trzeci, trzeci punkt, ten trzeci punkt i trzeci krok jest no mm, okej, okay, takim zapętlonym krokiem, bo trzeba się przygotować na kilka rund. Nigdy nie wydarzy się tak, że siądziesz raz, rozpiszesz sobie tą macierz, o której mówiłem, raz powiesz na 12 pytań i temat jest zamknięty. Najczęściej to jest Bardziej złożona praca. Bo gdyby to było proste, to w ogóle byś nie utykał, nie byłoby problemu. Znaczy, że organizacja wie to robić, ale szczególnie przy tych rzeczach nowych i unikalnych, nie do końca tak się dzieje. I tutaj trzeba się przygotować na kilka rund, bo dobre projekty są jak walka z gorylem. Nie kończysz kiedy ty jesteś zmęczony, tylko gdy goryl jest zmęczony. To bardzo istotne, bo projekty to są takie wieżaki, które gdzieś tam kryją się w tej mgle nie do i ukrycia. I Trzeba to odpowiednio podrążyć, żeby nadać jasności, podzielić ten projekt na właściwe tlele, wyznaczyć tlele i zadania, i wtedy nagle wszystko zaczyna się robić proste. Najczęściej to, że coś utyka, wynika z tego, że jest niejasne albo koliduje z innymi elementami, które robimy w filmie. Więc, po pierwsze, poukładanie ich. Nadanie jasności, dostosowanie, że trzeba będzie robić kilka rund i doprecyzować, powoduje, że jest całkiem niezłym procesem, dzięki któremu jesteś w stanie wyjść w tej sytuacji, w której jesteś, i dookreślić, co ci jest potrzebne, w jaki sposób to rozwiążesz i kto to faktycznie zrobi. No i z mojej strony w tym odcinku to by było wszystko. Wrzućcie w komentarz, co myślicie o tym filmie, czy macie podobną, podobną sytuację. Ona pewnie dotyczy przedsiębiorców przede wszystkim, bo to myślą o przedsiębiorcach kręciłem ten film, ale menadżerowie mają to samo, jeżeli zaczynasz rozwijać, rośnie swój, Twój zespół, nagle się okazuje, że robicie więcej i, i bierzesz większą odpowiedzialność, też wymienia się u Ciebie system i też trzeba przeplanować, pracować nad tym trochę inaczej, trochę bardziej dojrzale jednak mimo wszystko. I zgadzam się, że to źle zastosowana teoria totalnie zabija. Ale poukładanie sobie na pewno pomaga. Wrzućcie w komentarze, co o tym myślicie: czy spotkaliście się z taką sytuacją, czy ta strategia się Wam sprawdziła, a może zastosowaliście inną. No to jest mniej więcej to miejsce, że jest już dużo, na tyle dużo osób na kanale i na tyle dużo osób ogląda te filmy, że można się podzielić wiedzą i wynieść z tego coś więcej, nie tylko i wyłącznie słuchając, słuchając mnie. Więc serdecznie zapraszam do dyskusji i komentowania. A dla tych wszystkich, którzy utknęli gdzieś, utknąłeś z firmą, z zespołem, chcesz to poukładać, żeby to fajnie funkcjonowało. O, to zapraszam się do współpracy. Jedną z usług, które proponujemy, to jest właśnie audyt organizacji projektowej, gdzie patrzymy, jak działacie, jak funkcjonujecie, układamy, co jest czym, co jest projektem, co jest działaniem operacyjnym, układamy proces, dobieramy do tego właściwe narzędzie, przeprowadzamy Ciebie i Twój zespół przez ten proces, żebyś w nowym miejscu, w nowej rzeczywistości był w stanie to kontrolować. Więc, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, masz pewne rzeczy do poukładania, wchodzisz poziom wyżej, to zapraszam. Link do oferty w audytem znajdziesz w opisie do tego wideo. Więc, zapraszam wszystkich przedsiębiorców, którzy się rozwijają i którzy przeskakują na kolejny poziom, bo im trochę kolebie możemy razem wejść na ten poziom wyżej. Moje mojej strony to wszystko. Serdecznie dziękuję za Waszą uwagę. Walajkujcie, skomentujcie, subskrybujcie i do dzieła, bo samo się nie wyrobi.